Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przedstawię wam 5 sekretów, o których większość graczy nie wie, a zostały dodane do gry wraz z 11 sezonem. Ale zanim przejdziemy do samych sekretów, moi drodzy, umówmy się, jeżeli pod tym filmem zostawicie 10 tysięcy łapek, to nagrywam dla was kolejny odcinek tajemnic sezonu 11. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału, sprawdźcie, czy ten czerwony przycisk macie już na pewno szary, jeżeli subskrybujecie, to uderzcie jeszcze w dzwon, aby nie przegapić kolejnego materiału. Numer 1. Moim skromnym zdaniem najlepszą rzeczą, którą została dodana do gry, jest ten oto stół do przerabiania rzeczy. Zobaczcie, na tym stole, jeżeli mamy odpowiednią ilość materiałów, możemy przerobić dosłownie każdy przedmiot. Więc teraz sobie sprawdzimy, na jaki stopień możemy sobie podnieść na przykład pistolet, PMIKa, FAMASa czy też pompę i ile nam potrzeba maców, żeby go podnieść aż do poziomu legendarnego. Może na samym początku zacznijmy od zwykłego pistoletu. Ulepsz broń, potrzebujemy 150 drewna, 150 cegły oraz 150 metalu, żeby podnieść go do klasy rzadkiej, czyli niebieskiej. Okej, ulepsz. Nasz pistolet został ulepszony i teraz mamy za mało cegły, żeby podnieść go jeszcze poziom wyżej. Aktualnie ten stół do przerabiania rzeczy znajduje się tutaj na kurzących kominach, ale oczywiście takie stoły są jeszcze porozstawiane w różnych lokalizacjach na mapie. Dobrze, jesteśmy z powrotem, możemy sobie ulepszyć teraz do klasy epickiej. Okej, i zobaczcie, zwykły pistolecik możemy podnieść do klasy legendarnej, więc teraz go sobie podnosimy, ulepszamy i mamy złoty pistolet, który zadaje aktualnie 29 obrażeń. Teraz sobie podnieśmy pompę zwykłą. Zobaczymy, jak wysoko jesteśmy w stanie ją sobie podnieść. Pompę taktyczną. Okej. Wow! Jeżeli posiadamy niebieską pompę szybko strzelającą, jeżeli ją upgrade'ujemy do poziomu epickiego, to otrzymamy fioletową pompę taktyczną. Wow! Przekozacko, sprawdźmy, czy jeżeli upgrade'ujemy sobie M-kę na poziom epicki, czy dostaniemy skara? No jestem mega ciekawy, uwaga, ulepszamy. Tak jest, moi drodzy, jeżeli będziemy chcieli podnieść niebieską M-kę poziom wyżej, otrzymamy skara. Moim zdaniem jest to naprawdę przekozackie udogodnienie, które zostały dodane do gry. Uzbierałem już wystarczającą ilość maców, ulepszamy. I jak widzicie, mamy epickiego skara. Teraz jeżeli uzbieramy wystarczającą ilość surowców, możemy sobie go podnieść aż do klasy legendarnej. Oczywiście wszystkie przedmioty możemy sobie dowolnie modyfikować. Jeżeli wiedzieliście o tym, dajcie znać w komentarzu, a jeżeli nie, no to zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli was o tym poinformowałem jako pierwszy. Numer 2. Kolejną rzeczą, która mnie naprawdę bardzo cieszy, jest wprowadzenie odzyskiwania maców z własnych budowli. Zobaczcie, teraz jeżeli rozwalamy swoje budowle oraz przeciwników, otrzymujemy macy. Za każde uderzenie otrzymujemy jeden mac. Z pewnością nie jeden z was miał taką przykrą sytuację, że po prostu ganiał się z kimś w buildfajcie i w pewnym momencie zabrakło ci maców. Albo po prostu ktoś się z tobą strzelał, no i miałeś jakiś problem. Na przykład jak ten ziomek tutaj się buduje i zobaczcie, mimo że jest ze mną w teamie, ja i tak odzyskuję materiały z jego budowli. Ja sam osobiście mega się cieszę, że Fortnite w końcu zdecydował się na taki krok, żeby odzyskiwać macy z budowli. Sprawdźmy teraz sobie, ile jesteśmy w stanie odzyskać z poszczególnej struktury. Raz, dwa, z drewnianej ściany dwa macy. Raz, dwa, trzy, cztery. O, z kamiennej już cztery, a z metalowej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 sztuk metalu, więc jeżeli mamy takiego metalowego boksa z każdej strony, no to prosta matematyka, mamy 6 ścian w koło, 6 razy 7, 42. Numer 3. Moi kochani, jeżeli znajdziemy właśnie taką beczkę, w której znajdują się wędki, możemy złowić jakiś przedmiot. Kiedy zarzucimy wędkę, musimy poczekać na branie. Patrzcie, jak mi spławik cyknie, naciskamy szybko myszkę i wyławiamy jakiś przedmiot. Ja generalnie polecam łowić na skupiskach z rybami. O, wypadła nam jakaś rybka, która nazywa się narybek. Ja osobiście polecam łowić ryby na skupiskach z rybami, ponieważ tam można wyciągnąć naprawdę bardzo fajne rybki, które nie dość, że dają nam życie, to dodają jeszcze nam kewlar. Za chwileczkę się udamy na takie skupisko. Ja wam pokażę, jak ono wygląda i co możemy z takiego skupiska wynaleźć. Przepłyjmy się do takiego skupiska motoróweczką. Jedne skupisko widziałem gdzieś z tej strony. O, jak widzicie, moi drodzy, tutaj mamy dwa skupiska ryb koło siebie. Ja już wyskakuję z tej łodzi i zobaczcie, kiedy trafimy idealnie w te skupisko ryb, możemy wyciągnąć naprawdę fajne przedmioty. I uwaga, uwaga, legenda głosi,
O właśnie, jak widzicie, wyciągnąłem epicką snajpę, ale legenda głosi, że jest do wyciągnięcia mityczny przedmiot, którego jeszcze chyba nikt nie nagrał, ale można go wyciągnąć właśnie z wody i jest to taka złota ryba, która prawdopodobnie zadaje aż 90 punktów obrażeń przeciwnikowi. A ja właśnie o takiej rybce mówiłem, która nazywa się płaszczak. Jeżeli go zjemy, zwróci nam HP. Jeżeli chcielibyście, abym nagrał odcinek, gdzie łowię tak długo, aż wyłowię mityczną rybkę, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, 10 tysięcy łapek i na pewno spędzę nawet 5 godzin łowiąc ryby w Fortnite, tylko po to, żeby pokazać wam ten mityczny przedmiot. O, wypada mi jeszcze siorborybka, zjedzmy sobie siorborybkę. Pięknie, numer 4. No nie, moi drodzy, czy wiedzieliście, że motorówką można jeździć po lądzie tak samo jak można jeździć quadem? Wystarczy, że mamy załadowane nitro. A jeżeli klikniemy lewy przycisk myszy, możemy strzelać. Zobaczcie, jest coś po prostu przecudownego. Jeżeli nas strefa goni, nie martwcie się, używajcie motorówki, ponieważ ona nie dość, że ma armaty i możecie się nią obronić, to jeszcze możecie sobie do strefy elegancko dopłynąć. Patrzcie, co się dzieje. No jest to po prostu przekozacki pojazd, który chyba na chwilę obecną jest jedynym, którym możemy się poruszać w sezonie 11. Numer 5. Z pewnością, co niektórych z was zasmuciła wieść, że siorby, jagjagi oraz harnasie zostały usunięte z gry. Ale spokojnie, spokojnie, Epic Games nad wszystkim panuje i moi drodzy wprowadzili do gry przekozackie beczki ze ślurpem, czyli z tak zwanym płynem. Jeżeli ją rozwalimy, jak widzicie, przywraca nam życie. Ten magiczny płyn możemy znaleźć między innymi w takich wielkich kadziach. Jeżeli ją rozwalimy, nasza postać dostanie kevlar. No i oczywiście życie. Więc na początku sprawdźmy, zeskoczmy z takiej wysokości troszeczkę. Obijmy się, myślę, że tyle nam wystarczy. Tak jest. Rozwalmy teraz cysternę. I moi kochani, jak widzicie, odnowiło nam naprawdę dużo HP. Oczywiście taka możliwość jest tylko i wyłącznie na siorbanych szuwarach, ponieważ jest to główna rozlewnia napojów marki Ślurp. Dodatkowo, jeżeli przejdziemy się tutaj na szuwary i dojdziemy do miejsca, gdzie jest ujście tego magicznego płynu, kiedy wejdziemy do tej wody, również przywraca nam życie oraz kevlar. Moim zdaniem jest to naprawdę przecudowna rzecz, która została dodana do gry. A co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu i napiszcie w komentarzu, która według was miejscówka jest najlepsza w sezonie 11. I to było dzisiaj na tyle, moi drodzy. Ja mam nadzieję, że tego typu odcinek również wam się podoba. Jeżeli tak, nie zapomnijcie stawić łapeczki w górę oraz subskrybować kanał z dzwoneczkiem. A jeżeli ktoś by chciał skorzystać z mojego kodu w sklepie Farel przed zakupieniem karnetu bojowego, bym był naprawdę mega wdzięczny. Ja moich wspierających bardzo serdecznie pozdrawiam oraz kocham. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Trzymajcie się, cześć! Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu Farel w sklepie Fortnite.